fenomenalna, fantastyczna, charyzmatyczna, piękna, mądra, wyważona i skromna Aleksandra Poloczek! Jak pewnie już wiecie, dopadnie na przyszłym Sejmie za 2 tygodnie czytanie ustawy, na którą czeka bardzo wielu, na Śląsku, a więc ustawy o języku regionalnym, o języku śląskim. Ustawa przygotowana od dawna, chowana przez ostatnich wiele lat ze jakimś wstydem, czy agresją, czy nie wiem czym, przez poprzednią ekipę, a my się tym z dumą zajmiemy i zajmiemy się specjalnie na posiedzeniu plenarnym, bo tego chcieli od nas Ślązacy, bo na to Ślązacy bardzo liczyli, że wreszcie rozmowa na ten temat się odbędzie i wierzę, że szybko Sejm tę właśnie ustawę uchwali. Z Sosnowca przyjechali do nas Ewelina Stasik i Łukasz Krawiec. Przywitajmy ich szczególnie. 3 miesiące temu, bo to się stało 3 miesiące temu, nie 3 lata temu, ten rząd zaczął być rządem. Wszedł, otworzył szafy, zobaczył, co tam leży i zaczął zastanawiać się, no dobrze, to już teraz wiemy, jaki mamy stan wyjściowy, co będziemy chcieli z tym robić. I pojawiły się takie myśli, również wśród naszych polityków, którzy zapoznali się z całą tą dokumentacją, z tym wszystkim, hej, może ta inwestycja jest do uratowania, jeżeli będzie prowadzona w zupełnie inny sposób. Oni wydali już na to tyle milionów złotych. Na głupoty też bardzo często trzeba sobie powiedzieć. Na kampanie promocyjne mówiące o tym miliony złotych poszły, że z CPK z pieskiem będzie wygodnie latać.